Sanda. Kolejna walka, tym razem rywalizacja gladiatorów w fazie do 100 kg. Rękawice za moment skrzyżują Igor Kołacin, wielokrotny mistrz Polski Muay Thai i wielokrotny mistrz Polski w formule Sanda. To ten zawodnik, ten wojownik, którego widzimy w tym momencie na ekranach. To można powiedzieć swego rodzaju ikona, jeśli chodzi o formułę Sanda. Bardzo, bardzo ciekawy zawodnik. Ja z Igorem się spotkałem kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze trenował karate. Kiedy ja jeszcze organizowałem, czy do tej pory organizuję wszystkie dotychczasowe zawody, jakie były w formule amatorskiej Sandy. Wynikiem, z którym miał dostać, czy w czasie wygranej, pas mistrzowski. W tej chwili stwierdził, że to nie jest ten przeciwnik, który miał być. W związku z tym on rezygnuje z walki o tytuł, że to zrobi przy okazji następnej, przy kolejnej gali. Wojtek, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Wojtek zaczynał również od Sandy. Startował w zawodach Sandy, na zawodach amatorskich w latach 90. Także to nie jest zawodnik, który nie wie, na czym polega Sanda, prawda? Zresztą ma historię zapaśniczą. A właśnie Sandzie, teraz widzieliśmy dokładnie klasyczny rzut zapaśniczy w wykonaniu Wojciecha Orłowskiego. No i to z pewnością było punktowane. Tak, tak, to było punktowane. No, w Sandzie wszystkie techniki są punktowane praktycznie. Techniki rzutów i obalań, praktycznie każda akcja to jest punkt. Te, które są najbardziej, że tak powiem, jak już kilkakrotnie mówiłem, czyste, no to są właśnie punktowane wyżej, prawda? Tymczasem rewanż w wykonaniu Igora Kołacina, który przewrócił Wojciecha Orłowskiego, i jeśli chodzi o obalenia, rzuty, to mamy remis. A właściwie już 2-1. No zmienia się tutaj sytuacja, drodzy Państwo, jak w kalejdoskopie, ale spodziewaliśmy się tego, że będzie to walka bardzo emocjonująca. No i faktycznie jak na razie kibice, których mnóstwo pojawiło się w arenie Ursynów, z pewnością nie są zawiedzeni. Próba zejścia do parteru, próba obalenia w wykonaniu Igora Kołacina, ale ustał na nogach Wojciech Orłowski. No, bardzo ciekaw jestem, jak obaj tą walkę rozegrają pod względem właśnie technik obaleń i rzutów. Obaj mają doświadczenie. Wiadomo, że Igor startował również w formule MMA, bo to jest podstawowa technika, prawda? Walki praktycznie w 90% rozgrywają się w parterze. Natomiast Wojtek jest doskonałym zapaśnikiem. W związku z tym myślę, że to będzie walka inna niż chyba wszystkie do tej pory, bo widać, że obaj mają chęć na to, żeby pokazać właśnie rzuty, właśnie te techniki, które są charakterystyczne i odróżniają Sandę od innych systemów. No ale to bardzo dobrze, że mamy właśnie taki przekrój przez różne techniki stosowane podczas zawodników i fajterki, które także pojawiły się podczas gali Kings of Sanda tutaj w Warszawie. No i widzimy kolejna próba wykonania rzutu przez tym razem Igora Kołacina, no ale walka wraca do stójki. Jak na razie trudno wskazać zwycięzcę tej pierwszej rundy. Przypomnijmy, że rywalizacja w tej formule odbywa się podczas 3-minutowych rund. 3 takie rundy mamy, no i jeśli sędziowie wskażą zwycięstwo w 2 rundach jednego z zawodników, wówczas on zostaje triumfatorem całej konfrontacji. Każda walka musi zakończyć się jakimś werdyktem i ona nie ma jakiejś specjalnej różnicy między zawodnikami. Natomiast myślę, że decydują tutaj o tym właśnie techniki obaleń i rzutów. I znów Igor Kołacin powalił swojego konkurenta Wojciecha Orłowskiego. Widać, że bardzo ładny rzut. Bardzo dobrze wszedł właśnie w te techniki i coraz lepiej mu to wychodzi, coraz skuteczniej. Widzimy próbę kopnięcia okrężnego. A właśnie, a propos nomenklatury, czy to podobnie jak w karate, tutaj nomenklatura azjatycka, typu kopnięcia geri, mawashi geri, mai geri, czy jak to się tutaj nazywa w sandzie? W sandzie tu jest przyjęta jak bardziej nomenklatura już z zakresu treningu sportowego, czyli teorii treningu sportowego. Więc oczywiście w systemach tradycyjnych używa się nazw stylowych chińskich, natomiast no, sport się już rządzi innymi prawami troszeczkę. Pomimo tego, że Sanda czy w ogóle już jest jeszcze sportem olimpijskim, a mamy nadzieję, że w 2020 roku będzie, bo myślę, że nie wszyscy Państwo wiecie, że
jest w gronie kilku kandydatów. W Pekinie w 2008 roku pamiętamy, że mieliśmy pokaz także. Tak, był turniej przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Dwie konkurencje tam były pokazywane, konkurencje form sportowych i konkurencje właśnie walk sanda. Ale zawodnicy otrzymali takie same medale, jak pozostali zawodnicy startujący w Igrzyskach Olimpijskich. Decyzja o tym zapadnie w 2013 roku. Mam nadzieję, że dla nas będzie decyzja korzystna i szczęśliwa, bo mówię, 30 lat pracy było koronowane w sposób niewiarygodny. Coraz bardziej zmęczeni są zawodnicy. Widzimy, jak hektolitry potu tryskają z ciał tych gladiatorów, no ale przypomnijmy, to jest waga do 100 kg. A poza tym, tak jak wspominaliśmy, każde z obaleń powoduje, że zawodnicy tracą mnóstwo energii. No i zresztą teraz widać, że nieco zmieniła się formuła tej rywalizacji. Już coraz mniej tych rzutów, jednak więcej stójki, więcej prób uderzeń pięściami, kopnięć. Myślę, że do końca tej rundy będzie ta rywalizacja przebiegała w podobny sposób, a trzecia runda to już głównie jednak stójka. Wykonanie rzutu na zmęczeniu, a tu już można mówić o zmęczeniu, bo to jest końcówka pośród drugiej rundy, no jednak u zawodników te siły dalej nadwyręża, prawda? Więc przy tej wadze zawodników, a walka się toczy w dosyć mocnym tempie, no to zmęczenie będzie narastało. Większą tą taką możliwości fizyczne mają właśnie do 30 roku życia, prawda? Ale jak widzimy tutaj w tej walce, no to nie do końca się tak zawsze sprawdza. To są sprawy bardzo indywidualne. Radzą sobie znakomicie. Przed nami trzecia runda tego wielce emocjonującego pojedynku podczas gali Kings of Sanda w Warszawie. Igor Kołacin to ten zawodnik o nieco ciemniejszej karnacji po lewej stronie ekranu w tym momencie. I Wojciech Orłowski, to jest trzecia runda. Przypomnę, każda z rund trwa 3 minuty. No i te dwie pierwsze właściwie chyba remisowe. Trudno wskazać zawodnika, który dominował, choć oczywiście tutaj publiczność skandowała bardziej intensywnie na korzyść Igora Kołacina. No ale znaczy, sędziowie będą mieli chyba spory, trudny orzech do zgryzienia. Znaczy ja myślę, że tu zdecydują te akcje Igora sprowadzone do parteru, akcje rzutowe. Bo... Ale jednak Wojtek też miał parę tam rzutów. Tak. No, ale myślę tutaj, że tam były dwie akcje Igora, które może publiczność może nie odróżnia, ale były dwie akcje, które zakończyły się obopólnym upadkiem, natomiast no, regulamin jest tak szczegółowo, że powiem, opisywany, że zawodnik, który nawet upada, ale nie dotyka, może się oprzeć na przeciwniku, jeżeli nie dotyka rękawicą do maty, zalicza się rzut jako czysty. To są niuanse techniczne, które powodują, że mogą one zdecydować o punktacji zawodnika sędziowskiej i wygranej. Okiem eksperta Dariusza Piwowarskiego, drodzy Państwo, zatem jak na razie lekka przewaga w tej konfrontacji Igora Kołacina. No i ciekaw jestem, jak w tych ostatnich minutach, właściwie minuta 11 sekund zostało do zakończenia tej rywalizacji, poradzi sobie jego konkurent Wojciech Orłowski, mistrz Polski Sanda 2011. No panowie, koniec drugiej rundy już odczuwają wyraźnie, ale myślę, że trzecia runda... Myślę, że to jest taktyka też walki. Igor jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, Wojtek również. I myślę, że końcówka drugiej rundy to tak naprawdę chyba troszeczkę dają sobie odpocząć, żeby móc tą trzecią rundę jeszcze w pewnym dystansie, w pewnym zaangażowaniem przewalczyć. No to jest taktyka. No, to są doświadczeni zawodnicy, więc też, jak powiem, rozkładają swoje siły i tam trzeba to przyspieszają. To jest walka w tempach, tak? To nie są walki dwuminutowe jak w amatorskiej sandzie, gdzie zawodnicy praktycznie od początku rundy do końca walczą na pełnych obrotach. No i w tym momencie widzieliśmy próbę rzutu Wojciecha Orłowskiego. Nieudaną, bowiem Igor Kołacin zablokował technikę.